Pojawiliśmy się, ponieważ pora na konkurs zwierzęcy. Tak właśnie, konkurs zwierzęcy. Miesiąc kwiecień. Miesiąc kwiecień. Nagrywamy to w kwietniu. A dokładnie pierwszego dnia kwietnia. Czyli w Międzynarodowy Dzień Ptaków. Wow! Co? Z racji, że dzisiejszy dzień jest bardzo specjalny, to dzisiejszy odcinek sponsoruje taka książka. A jest w biciu lustrzanym. Obróci się. Albo sobie wrzuci zdjęcie książki. To jest książka z dowcipami. Więc teraz zadeklamuję jakiś dowcip. No. Brodę mamy spis treści. No. Musisz wybrać jedną z kategorii. O tych, co jedzą i podają na tacy, strona 219. W restauracji poproszę pieczęć z zająca, tylko żeby mi w niej śrutu nie było. Ma pan szczęście. Dzisiaj przywieźli jednego, który podciął sobie żyły. No jest to zwierzę, nie? Ale nie jest tak, mogliśmy chcieli. Dobra, następne. No. Jak polityczne, to nie. Nie. Na podwórku rozmawiają dwa koguty. Czy ty z tą kurą chodzisz na poważnie, czy tylko dla jaj? Mam jakieś zdjęcia w tym miesiącu? A, no. Mamy zdjęcia. Uwaga. Pokazuję pierwsze zdjęcie. Proszę pokazać. Uwaga. Wow. Słodki króliczek. Mam nadzieję, że nie podetnie sobie żył. No chyba, że dla jaj wielkanocnych. O, królik wielkanoc, te rzeczy. No. Jak to kawałek. Królik. Fajny królik. No. W klatce. Siedzi sobie. A ten z tyłu jest chyba jeszcze jeden. Tutaj widzę. Serio? No. Tutaj to jest taki. Aha, to corne. Czarny królik i biały królik. Czarny królik i biały królik. Spoko króliki. Tak, wysłała Karolina. Dzięki Karolina. Dzięki Karolina. No, uwaga, następne zdjęcie. To dawaj. Ej, faktycznie. Czarny królik i biały taki królik. Brązowy królik bardziej. Dwa króliki. No, mam nadzieję, że nie mają śrutu. W tym kawale. Nie widzę. Zarzuć jeszcze jakimś kawałem. Aha, czekaj. A to zdjęcie to jest ta sama osoba, tak, Karolina. Tak, te same króliki Karolina nam wysłała. Dzięki, Karolina. Ten. Rozmawiają dwie blondynki. Słuchaj, dlaczego wszyscy tak się cieszą, że Polska wygrała 2012 euro? Nie mam pojęcia, przecież to niecałe 8000 złotych. Nie wiem, w sumie, no to trochę tam jest, nie? Więcej trochę będzie. Na dzisiejsze, no euro jest gdzieś z 5 zł już kosztuje, no. Więc to pewnie będzie tak zamiast 8 tysięcy, to tak z 10. Bo to jest książka wydana w ogóle w roku 2012, w lutym. A to są polskie żarty, to nie jest tak, że ktoś to wziął. Tak, i... oczywiście, to jest polska książka. No. To jest narodowy polski produkt. Spoko. Tak jak modnie teraz jest. Literatura wchodzi na konkurs zwierzęcy. Nie wiem, no. Czy nie będziemy musieli założyć jakiegoś tego wątku literackiego tutaj. W sumie to ja dzisiaj kupiłem takie czasopismo. Co można by tym... Stary, nie wiem czy wiesz, no. Ale jak donosi NASA, Chuck Norris jest jedynym człowiekiem widzianym gołym bokiem z kosmosu.
A ubranym? Napisane, że gołym. NASA tak donosi. Musiałbyś do NASY napisać. Teściowa. No. Tak się wylosował, przepraszam. To ostatni kawał, no, który będziemy czytać, bo tutaj są słodkie króliczki i to one są to nie jakiś kawał, ale dawaj. Wracając do teściowej, no, leży ona na łożu śmierci. No. Wokół cała rodzina czeka, aż ta dokona żywota. Nagle umierająca spogląda przez okno i mówi: patrzcie dzieci, jaki piękny zachód słońca. Zięć odpowiada: mamo, niech się mamusia nie rozprasza. W słońcu? Jak światło? Tak, bo ta teściowa to tak naprawdę jest pryzmat. A, to są pryzmaty. Światło nie, nie to... No. Jest coś takiego, że jakaś firma... Ja będzie ciekawostka, że jakaś firma zrobiła coś takiego, że jak umrzesz, to twoje ciało może być zamienione w kamień szlachetny. Tak, w diament i cię wystrzelują w kosmos, no, tak? Ja bym pryzmat z ciebie robił. Ale tu wracając do konkursu zwierzęcego, szybko następny. Wow! Słodki! Słodki króliczek. Ruszają mu się uszy! Tak, ruszają mu się uszy i nosek sobie tutaj tym noskiem. Ten nosek ma taki mały, to tak ciężko. Drugi jeszcze królik tam z zaniekłym. Tak, właśnie widzę, że wygląda. I właśnie ten... Może próbuję go jakoś zasasynować, nie? Że tam ten królik przez to, że jest czarny, to jest mało fotogeniczny. Że jakby coś ciężko go uchwycić, nie? Tak, a tym bardziej jak na pierwszym tle jest biały królik, to już w ogóle ciężko. Trzeba by ich zamienić miejscami. O. To by było lepiej widać, no, tego cornego. I to tyle. Tak? Serio? Filmików, no. Jak to wysłał? Karolina też ma wysłała, niesamowite. Dzięki, Karolina. Ja jeszcze wylosuję jakiś żart. Dzwoni Sasza z Leningradu do Fiodora na Syberię. Ty, stary, słyszałem, że u was tęga zima. Jaka tam tęga? Raptem minus 25 stopni, odpowiada Fiodor. Tak, a ja słyszałem w telewizji, że minus 60. Z zaciekawieniem rzecze Sasza. A, chyba że na dworze, mówi Fiodor. To jest jakiś żart z tego, że w Rosji jest komunizm i na dworach mieszkają ci? Że kapitaliści oszczędzają na paleniu w piecu, więc na dworze jest zimno, a u niego w domu jest... Trochę o politykę zahacza, więc ja się nie wypowiadam tutaj. Ty mieszkasz we dworze. Jak tam na dworze u ciebie jest? Ile jest stopni? No tak, tam tak. Wiem, co jest najśmieszniejsze w Polsce. Oczywiście za późno już, żebyśmy się przebrali za baby, bo to jest najśmieszniejsza rzecz w Polsce, że chłop przebrany za babę. Ale jest drugi śmieszna rzecz, którą w Polsce... Nie, to jest na trzecim miejscu, bo jeszcze drugie można powiedzieć dosadnie nazwać tą część ciała, gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę. No. Ale jest trzecia rzecz, a mianowicie... Ja bym to wszystko będzie wymazane, bo ja nie aprobuję takiego kontentu. Ale dobra, to jak gdyby... Koniec. No. Co? Nie! Komputerowe i te stare i te nowe gramy komputerowe. Dobra, witamy konkurs zwierzęcy, kontynuacja, odcinek specjalny świąteczny, prima pisowy, jest też święto Dzień Ptaka, także zapraszamy na oglądanie zwierzątek w grach, bo jest taki... O, piesu! To jest mój piesu. O, tu jest. Czekaj. O, tu. Gdzie? Możesz tak, żebym jakby pokazał palcem? Tego pisała? No.
Tu jest. Jest piesu, to jest mój piesu, a mam więcej piesów, patrz. No dawaj. Jest taki piesu? Jest płonący piesu. Możesz jakoś w pierwszą tą osobę wejść, czy nie? Jak w pierwszą osobę? No, żeby zbliżyć się tak, że ci peczysz oczami. O, no, to jest jakiś... Zejdź z konia. A koń też był właśnie. A możesz mieć konia w domu w Wowie, czy nie? Jest taki pioseł, ale jeszcze jest inny pioseł, czekaj. Jeszcze się pojawił pioseł. Uff, te elementy niespodzianki. Krócej, gdzie jest pioseł następny? Już pojawił. O. No, przybliżaj go. O, jest taki pioseł. Jest pioseł typu kasy. No, ale jest dużo innych piosełów. No, dawaj następny. Bo w Wowie masz generalnie coś takiego. A ty jesteś jak... piosełem przede wszystkim. Ja? Ja jestem wilkiem. No. To jest moja postać. No. Ale w Wowie masz dużo zwierzątek. I... Czekaj, znajdźmy jakieś szybko. To jest krab na przykład. Aha, no. Patrz, jest taki krab. No, widzę krabę. Jest taki pieseł z dwoma głowami. Gdzie no, całkiem jest? Fajny jest. Ten? Widzisz? No, widzę. To jest fajny pies. No. O, jest ten, szczerbojad z Gotika. Jest smok. Jest dużo rzeczy generalnie. Pokaż wszystkie ptaki, bo dzisiaj jest dzień ptaka. To czekaj, to... Pet Families. Flying, jest coś takiego? Jest. Flying, no. Jest nietoperz. Nietoperz, nie wiem w sumie, czy w dniu ptaka się nietoperz. Się nietoperze. Jest albatros. O, no to się świętuje. Gdzie on jest? Tutaj. Napiszcie w komentarze, czy świętowalibyście nietoperze w dniu ptaka. Wygląda jak nie albatros, tylko ten taki australijski ptak w wielkim dziadnym. Kondor? Nie, one się jakoś one są takie jak dinozaury, takie wyglądają. Przeminałeś parę, albo to był balon. No to nie były ptaki, ale no. Czekaj, bo... Nie zasłonię. Gdzieś się lubię nie przyjrzeć. Jest! To jest taki papug. Jest taki fajny, no. Taki, nie wiem, sowo-papuga? O, tutaj jakiś lew też się z tego wyskada. No, a to do lwów jeszcze zaraz dojdziemy. No generalnie w... O! Kurczak nawet jest normalny taki. Pokaż kurczaka. No kurczak. Składa jaja? A nie wiem, ale możemy pojechać do takiego... A, w sumie nie, bo to długo trzeba zrobić. Ale jest ten... jest takie zadanie specjalne, że jak się pojedzie do takiej wioski w krainie, która się nazywa Westfall, to można karmić kurczaka karmą i on składa jajo i właśnie stąd się bierze takiego kurczaka normalnego. To nie da się go inaczej, tylko trzeba wiedzieć, że trzeba kurczaka... Jajo. Tak, on musi jajo złożyć. I był taki program w telewizji, kiedyś Studio Jajo się nazywał. Wydaje mi się, że dużo osób już nie zapomniało. Ale co jeszcze? No. Nie wiem, co sobie. Skruk. Ciekawy program, taki trochę styl pelgrimowy. Tylko od zwierząt nie wiem, co nie wiem. Patrz, jest nawet takie coś. Nie wiem, co to jest. Taki paf? Paf. A znikł. A pif? Nie widziałem. Okej, okay. Już. To jest taki paf, no. Możesz pogasić piórę? O, a jak klikniesz, to ten gada do ciebie? Nie, no to jest dźwięk. Ale są też zwierzęta, na których można jeździć. Na przykład masz... O, jest ta duża wersja tego psa z dwoma głowami. W piórsach, jejku. No. Spory jest. Ja, jak się tylko spacę, to robię rzeczy. To jest... Moja postać jest tu na szczycie. No. Jest taki ptak. A, bo ptaki miały być. To jest ptak taki zielony. A też można. No, jest. O, to jest super. Czekaj, na dachu jakimś siędziemy, żeby nie przeszkadzał. Patrz, jest taki. Jest misio. I patrz teraz. Jak kliknę spację, to on będzie tańczył. O, tak jak w tej grze, jak za krzyżowiec. No, zaraz. Czekaj, tu jest osa, pszczoła. Jest nawet lama. Alpaka. O. Patrz, i alpaka, jak się kliknie spację, to robi tak. O. Ale jest też na przykład lisek,
tu jedzie. A, Lisek jest tu, mam. Lisek! Znajdziesz na Lisku. Ale jeszcze jest jedna rzecz ciekawa. Ale tu zrobimy cięcie chyba na chwilę. Dobra, wracamy. Tu jest następna inna postać. Jesteśmy... Tak, bo jak się gra druidem w World of Warcraft, to można się zamieniać w zwierzęta. Można się na przykład zamienić w misia. A jak się gra druidem, to się wali z różdżki? Wali się, zależy w co się zamienisz. A. Jak się zamienisz w misia, to się wali z misiowych łap. Się robi fuks. Jak się zamienisz w kota, to się wali z kocich łap i się robi fuks. Kocie. Można się zamienić w tego. Co to jest? Nietoperz. Nietoperz. Aha, bo ja gram akurat trolem. Trole się zamieniają w nietoperze, ale są też inne rasy, które się zamieniają na przykład w jakiegoś ptasiora. Ty się zamieniasz, to się nazywa w grze Munkin, ale to jest taka sowa jakby i wtedy się wali z czarów. Sowołak. Sowołak, no nie wiem. No. Możesz się zamienić w drzewo. Ja drzewo to nie wiem, czy się najczy. Ale ładnie tańczy. I możesz się zamienić jeszcze w takie coś. A to jak tańczy? Nie wiem, jeleń? Także można się zamienić w takie rzeczy. A jeszcze, jakbyśmy znaleźli wodę, to można się zamienić w wodną postać. Czekaj. O. Wiesz, się zamieniasz w takie, nie wiem co to jest. Lew. No, to jest takie groźnie wyglądające foka po prostu. Takie rzeczy. A ty na to pałankę się może zmienić? No to ten nietoperz trochę jest jak pałanka, nie? No bo ma podczepione... bo ma podczepione tutaj, nie? Do nóg. Że to nie jest tak, że to jest jakby takie jedno konsekwentnie przyczepione do tyłu na skrzydło. Tylko jakby... No to pałanka też ma coś takiego. Tak, wiem. Witamy w kolejnej grze typu Europa Universalis. Tak, w grze Europa Universalis też są zwierzęta. No. Jedno ze zwierząt jest. Gdzieś tu było. Jest. Gdzie? Tu. O, tak. Czy tu. Misio! Tu jest. Tu jest misio. Polarny. No. Fajny misio. Można go podbić? No, on nie żyje. Nie, on żyje w tym terenie, który jest niepodbijalny. Gdzieś tu jest granica. To na żółto, co się świeci, to jest podbite. To jest kraina niedźwiedzi. Ale są też... jak się nazywają? Płetwale. O, jest! I one tak płyną i ciężko właśnie znaleźć. Wiele ryby. Czy pije tego stanowiska? Nie, w krawędzi mapy. Przepłynął za krawędzią, po prostu. Dobra, jeszcze są zwierzęta, które są w grafice. Gdzieś tu na pewno są. O, tu pływa, latają te. Lepiej to jest. Jak to by się nazywa? Dobrze, że goście słoniowa. Głosy od tego nie? Tak, no. Tak, no. Znowu te ptosiory, ale tu pamiętam, że... Czekaj. Nie, tu gdzie jest ten Park Kalahari? To tu były gdzieś te... O, jest. Zebra jest. I tu gdzieś był słoń jeszcze. Nie, to jest krokodyl. O! Patrz, jest krokodyl. I słoń też jest. No. Jej już można podbić. Tak, to jest podbite. Podbijasz krokodyla i słonia. Tak, to jest podbite, zgodnie wszystko. Ale jest jeszcze taki kontynent. Australia. W Australii na pewno są gdzieś kangury. Jest. Jest kangur. Tylko jest wyszarzony, bo jest na tym terenie, w który się nie da wejść. Czekaj, a co tu jest? Nie, to jest miasto jakieś. A w Japonii jakieś? Na przykład jakie są zwierzęta? W Japonii? Nie wiem, czy w Japonii są jakieś zwierzęta. Ale... Podejrzewam, że w Chinach są na przykład misie panda. No, może tak być. Dobra, to cel teraz znaleźć misie pandę w Chinach. Dawaj.
Dobra, są Chiny. O, po prawej. To? Jest po prawej. A, jest! Jest miś panda. No, szybko wykonaliśmy co? No. Jakie są jeszcze takie dziwne zwierzęta? W Indiach są jakieś zwierzęta? Krowy. O, czekaj. O nie, to budynek jakiś. O, coś tu jest. A, to słoń tylko. No, słoń już był. Tu znowu ptaszki. W Ameryce coś... mogą być bizony. O, słuszna uwaga. Żeby... To tak bardziej na... O, o. O, jest coś? Tak, a... jest bizon. Czy też żubr, jak to woli. A na Antarktydzie są pingwiny. Nie ma Antarktydy chyba. Co, nie ma Antarktydy? Antarktyda nie istnieje? No, po co Antarktyda, jak tam dalej nazywamy? To... Wstawia się mopki i one strzelają kadłub zielony. Czy jesteś tego świadomy, ale no. Jest jeszcze jedna gra, w której są zwierzęta. No. Nazywa się ona Goat Simulator, czyli na polski nazywa się Symulator Kozy. I właśnie tą grę pozyskałem oraz pobrałem na swój dysk. Ja muszę kliknąć tak, w ogóle, bo nigdy wcześniej tej gry nie włączałem.
Dobrze, i włącza się gra. Coś się chyba zepsuło z rozdzielczością, bo... No. Muszę trochę zgłośnić, bo ta muzyczka jest idealna. To najpierw będzie może w opcji. Grać? Bo ty się znasz bardziej na grafik dynamicznych. Grałeś tu kiedyś, czy nie? Nie, to nie. Ja to kiedyś grałem, ponieważ mój kolega ma. Jesteś uderzony przez samochód. To jest. No. I wejdź po drobinie na antenę. Wejdź na ten. Czekaj, zaraz wyskoczę na drobinę. Możesz wbijać punkty za to, że zrobisz piękne skoki jak na olimpiadzie. O. Ty, wygrałeś, ty chcesz. A, trzeba było. A, nieważne. Tak za fajnie. Ja... Zgasz do kontenera. To są rzeczy jakieś. Object quite fun. Muszę jakieś zesetować. To nie jest bug, stary, to jest feature. Tak, tak. No to... Tak właśnie mówili, że tak. No musisz dać pewnie, nie wiem, F. Jest pewnie jakieś prawie do resetowania, jak w ścigałkach starych, nie? Bo że mogę zresetować. Przejeżdżam przez wszystkie kalisze. A na escape'ie coś z tym spacją? Respawn. A, jesteśmy znowu, czyli tam na tej porze. O, wyścigi ją. Wszyscy się dotykają tej języki. Jest
Co tam było napisane? Grafiki? Testing Facility. Weź go liźni i... Ja w ogóle tak za dużo by zbadać. Ej, powiedz nim, wiesz gdzie? Nie. W parku bez grawitacji. Chcę, żeby grawitację wyłączyć. A jak ty nie skręcasz? Właśnie nie wiem, myszką się chyba skręca. A, myszkiem się skręca. Ale musisz cały czas kawiszami też utrzymywać równowagę. Przyjemniejsze jako dwa sterowanie. Napiszcie w komentarzu, że chcecie zobaczyć jak ja bym odpadł. To jak woda gra pod wodą. Woda podjęła. To można skakać na jego. No dlatego mówiłem, żebyś na trampolinę pojechał, nie?
Do gola musisz strzelić. Witaj, panie, pustynia czeka na ciebie. Potrzeba drewna. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser.
Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Ale potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dzień dobry, wasza wysokość. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Ja co mógł? Nechno od pol, elka bym chlebije. Co na amu, bidalek? Co mógł? Pytakid, heja. Kamakarnik. سنتركه حالا. يعني ci się spawnuje. الحصان سريع. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Chyba jakieś mapy, żeby ci się spawnuje. Wow, to ja nie wiedziałem. الحصان سريع. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. No i stadat. Dobra, idziemy na... خيولنا جاهزة. الفرس تعدو. Co? Aha, bo ja idę w tej drużynie. Ile Michała, tylko. Nie możemy tego zabić. Ale chodzi głównie o to, że w wersji krzyżowcu można... Cech inżynierów? Potrzeba drewna! Wasza łaskawość? الحصان سريع لا من أسرع بأمرك اركب مثل الريح الحصان سريع Jak możemy pomóc? Nie masz wystarczającej ilości towarów. Jesteśmy atakowani. إلى نهاية الأمر. ننتظر. نحن أطفالنا جاهزة. الفرس تعدو. Wasza łaskawość. Buduję sprzęt oblężniczy. الحصان سريع. لا من أسرع. الحصان سريع. بأمرك. اركب مثل الريح. إلى نهاية الأرض. سموكم نحن أطفال. الفرس تعدو. خيولنا جاهزة. الحصان سريع. لا من أسرع. بأمرك. اركب مثل الريح. سموكم. الفرس تعدو. لا من أسرع. اركب مثل الريح. الفرس تعدو. ننتظر. لا من أسرع. كاتابولتا przygotowana do miotania. Przygotować padlinę. Uwaga, krowa nadlatuje. نحن أبطال. Katapulta przygotowana do miotania, mój pan. Mam nadzieję, że oni lubią wołowinę. Katapulta przygotowana do miotania, mój pan. Co za fektor. Al-Hisanu Zeliu. Al-Farasu Gadu. La-Mal-Hisra. No. No i oczywiście są krowy w Starbucku. Erkabu Zeliu. Krowy, jednak na kolejce, smalec, kaka. Nie, no to jest... To są te... Biamryk. Hala, haka! Są chmyki hermetyk. Halum! Amroka ja maulaj! Serio? سموكم الفرس تعدو لا من أسرع wiadomość od wieprza co to? Co się ze mną dzieje? اركب مثل الريح
Cześć, dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Jeśli chcecie uczestniczyć w tworzeniu treści na kanał, możecie wysyłać nam zdjęcia zwierząt na konkurs zwierzęcy. Wszystkie linki są w opisie. Możecie wysłać nam na maila polygon.tv@gmail.com. Możecie nam wysłać na Instagramie #polygontv oraz możecie nam wysłać na Facebooku i wysyłajcie zdjęcia zwierząt. I rozwiązanie następnego konkursu będzie wtedy, ponieważ robimy to zawsze w pierwszy weekend każdego miesiąca. Także macie czas do wtedy. Cześć! Cześć.